Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program dziennikarski Poker. Zaproszenie na partyjkę, chociaż to może mało pedagogiczne, przyjął minister edukacji narodowej, pan Dariusz Piątkowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wolałbym w brydża niż w pokera. O, brydża doskonałe, no ale to następnym razem zmienimy tytuł programu na brydż z przyjemnością. Panie ministrze, jesteśmy w tygodniu szczególnym dla warszawiaków, zwłaszcza dla warszawiaków, i jesteśmy w szczególnym miejscu, bo parę kroków od Sztabu Głównego Armii Krajowej Powstańczego za pojutrze przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To skłania o pytania o edukację historyczną, kształt tej edukacji. Tu niedaleko od siedziby telewizji znajduje się również Muzeum Powstania Warszawskiego, które no, na własne oczy widziałem, że to młodzi ludzie sobie wybrali to miejsce jako swoje miejsce, umawiają się tam, spotykają, nawet na randki podobno się umawiają, panie ministrze. Bardzo dobrze, ja nie widzę w tym nic zdrożnego. Muzeum niekoniecznie musi być tylko takie sztampowe, z wystawą, gablotami, ale powinno po prostu tętnić życiem. I całe szczęście, że Muzeum Powstania Warszawskiego takie właśnie jest. Mam nadzieję, że stopniowo coraz więcej muzeów będzie pełniło podobną rolę, że będzie przeprowadzało różnego rodzaju akcje i będzie żyło także poza samą wystawą. Jeśli chodzi o edukację historyczną, to jest fragment większego założenia, większego tematu, bo ta edukacja odbywa się nie tylko i wyłącznie w szkole. My, co prawda, przywróciliśmy w nowych podstawach programowych nauczanie historii w szkole średniej, bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, ale po reformach Platformy i PSL-u jednolity wykład historii kończył się w pierwszej klasie szkoły średniej. Potem przez 2 lata był tylko taki przedmiot, gdzie były wyrywki historii oraz wiedzy o społeczeństwa, o społeczeństwie, co powodowało, że kilka przynajmniej roczników młodych Polaków ma tak naprawdę lukę historyczną. My przywróciliśmy jednolity... Ryszard Petru mówi, że jeździł na Rubikoniu i tam i różne tak dalej, takie... I tak dalej. On co prawda jeszcze chyba miał jednolity wykład historii, ale on jest tu pewnym ewenementem i przykładem szczególnym, tak to nazwijmy. Może nie uważał na lekcji, tak. Mogło się tak zdarzyć. My więc przywróciliśmy po pierwsze nauczanie historii, także w szkole średniej dla wszystkich uczniów, a nie tylko i wyłącznie dla tych, którzy wybrali profil humanistyczny. Chcemy doprowadzić również do tego, aby chociażby przedsięwzięcia Ministerstwa Kultury w jakiś sposób spinały się z tym, co robimy na lekcjach, bo pozostawienie edukacji historycznej tylko i wyłącznie, czy ograniczenie ich do lekcji, moim zdaniem, nie przyniesie odpowiedniego efektu. Musimy doprowadzić do tego, żeby młodzież także poza lekcjami historii, także na godzinach wychowawczych, ale i na swoich zajęciach dodatkowych, także przynajmniej częściowo zajmowała się historią. Już może nie tak systematycznie jak na lekcjach historii, ale żeby uczestniczyła w różnego rodzaju aktywnościach społecznych. Stąd takie placówki jak Muzeum Powstania Warszawskiego są bardzo, bardzo istotne. Będziemy starali się także młodzieży przekazywać tę wiedzę w nieco inny sposób. To dlatego uruchamiamy taki portal edukacyjny e-podręczniki.pl, gdzie wbrew nazwie będą nie tylko podręczniki, ale różnego rodzaju pomoce dydaktyczne i ciekawe rzeczy, które przybliżą młodzieży znajomość naszej historii. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby nie było to tak, że dzieli się tą edukację historyczną tylko i wyłącznie resortowo, że tylko minister edukacji może się nią zajmować, a inni ministrowie, choćby nie nadzorujący muzea, już nie mogą w tej sprawie nic zrobić. Musimy doprowadzić do tego, aby doszło do swego rodzaju przekroczenia takiej bariery resortowej. Chciałbym porozmawiać z ministrem także kultury o pewnych wspólnych działaniach. Chcemy, aby chociażby wycieczki szkolne nie miały tylko i wyłącznie takiego waloru rozrywkowego, ale żeby w każdej wycieczce był także element dydaktyczny. Nie tylko związany z historią, ale z innymi przedmiotami, ale historia jest tutaj bardzo ważna. Nie tylko historia całego kraju, ale i ta historia regionalna. To będzie dosyć trudne do zrobienia, ale chcielibyśmy, aby nauczyciele także o tym nie zapominali. To też jest związane z przeorientowaniem zadań polskiej szkoły, która bardziej ma wychowywać, czy w większym stopniu niż do tej pory ma wychowywać. No, uczyć też powinna, ale ten aspekt wychowania jakoś gdzieś zaniknął nam przez te ostatnie naście lat.
To prawda, będziemy próbowali to zmienić. Tutaj jest ogromna rola nauczycieli. Oni też muszą zdawać sobie z tego sprawę, że nie są tylko i wyłącznie przedmiotowcami, ale są w ogromnej mierze i wychowawcami. Czy to jako wychowawcy klasy, ale też jako pedagodzy, którzy swoim przykładem, autorytetem wychowują uczniów, bo są swego rodzaju mistrzami, których powinni naśladować uczniowie i poprzez swoje wzorce powinni przekazywać młodym ludziom, jak można byłoby się zachowywać, nie tylko na lekcji, ale po prostu w życiu społecznym. Tutaj też to wychowanie musi być zgodne z tym, co dzieci, uczniowie słyszą w domu. Bo jeżeli będzie dysonans między tym, czego będą wymagali nauczyciele na lekcjach, a tym, co dzieci słyszą na co dzień w domach, to efektów na pewno dobrych nie będzie. Stąd będziemy starali się także szkołę chronić przed jakąś ideologizacją i w próbie wprowadzania takich wartości, które powszechnie w społeczeństwie nie są akceptowane. Aby wzmocnić trochę tę rolę wychowawczą, to także wprowadzamy choćby minimalny dodatek za wychowawstwo klasy, bo zdajemy sobie sprawę, że ten wychowawca nie tylko prowadzi godziny wychowawcze, ale ma też szereg innych obowiązków i warto, aby także finansowo z tego powodu został doceniony. O to chciałem zapytać, bo zdaje się, że 1,4 mld będą kosztowały podwyżki realizowane właśnie dla nauczycieli, podwyżki wynikające wcześniej z umowy z Solidarnością, to wystarczająca ilość pieniędzy, bo samorządy mówią, że za mało. Według szacunków ministerstwa skala podwyżek, ta prawie 10%, będzie kosztowała około 1,3 mld, niespełna. Początkowo pojawiały się tytuły w prasie, które mówiły, że samorządy w całości będą musiały pokryć koszty podwyżki. Tak nie jest. Ja już dawno temu zapowiadałem, że będzie inaczej. Mówił o tym także pan premier Morawiecki. Zgodnie z taką naszą dżentelmeńską umową, zdecydowana większość środków potrzebnych na wypłacanie podwyżek do końca roku będzie zapewniona jako dodatkowy przelew na subwencję oświatową. Łącznie udało się nam uzbierać około 1 mld zł, które będą przeznaczone na realizację podwyżek, ale jakąś niewielką część, 20, może kilka procent, będą musiały także samorządy pokryć z tych dochodów, które są w gestii samorządów. Przypomnę, że oprócz podatków lokalnych samorządy są także udziałowcami podatku PIT i CIT, a te podatki w ostatnich latach bardzo mocno wzrastają. Ja na przykładzie Warszawy mogę pokazać, jak to wygląda. Zebraliśmy takie dane, które wskazują, że w przypadku PIT-u w porównaniu między rokiem 2018 i 2017 PIT wzrósł o ponad 14%. CIT, czyli podatek od przedsiębiorstw, wzrósł aż o 1/4, czyli 25%. Mówienie więc o tym, że subwencja w 100% ma pokryć wszystkie wydatki oświatowe, jest oczywiście nieporozumieniem, bo ani dziś tak nie jest, ani tak nie było 2 lata temu, 5 i 10 lat temu. Subwencja jest tylko jednym z kilku elementów, które składają się na te pieniądze, które powinny służyć między innymi edukacji. No to tylko ta 10% podwyżka, to w pewnym kalendarzu jest taki pierwszy krok, bo chyba się zgodzimy, że ta struktura tych płac powinna ulec zmianie. Są nauczyciele, sam takich znam, no, którym warci są tyle, ile sami ważą, warci tyle złota, tak, ile sami ważą, po prostu wspaniali, mający sukces, znaczy ich uczniowie mają sukcesy, bo to o to chodzi, no, ale oni niewiele więcej, albo w ogóle więcej nie zarabiają niż ci, którzy są już nie tacy wspaniali. I to bardzo wiele od samorządu zależy, bo my na poziomie ogólnokrajowym jesteśmy w stanie wyznaczyć minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Wydałem zresztą niedawno projekt rozporządzenia, podpisałem projekt rozporządzenia, który mówi o takich minimalnych stawkach związanych z tymi podwyżkami. Po tych podwyżkach nauczyciel dyplomowany, czyli ten najbardziej doświadczony, już najbardziej utytułowany, będzie zarabiał 3817 zł brutto pensji zasadniczej. Do tego każdy praktycznie nauczyciel ma również stażowe 20%, ci już bardziej doświadczeni pracujący 20 bądź więcej lat, a więc ta kwota będzie zdecydowanie wyższa. Natomiast samorządy mają prawo do tego, aby poprzez dodatki motywacyjne motywować właśnie tych najlepszych nauczycieli, którzy najlepiej pracują, najbardziej pomagają uczniom w zdobywaniu laurów, bądź poprzez po prostu podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. My w skali kraju nie jesteśmy w stanie dorównać do standardów warszawskich, gdzie poziom zarobków jest zdecydowanie wyższy niż w kraju. W mniejszych miejscowościach
gościa, choćby w tym małym Supraśle, o którym rozmawialiśmy poza studiem, to ten poziom wynagrodzenia będzie na pewno inaczej odbierany niż tutaj w Warszawie. To dlatego jest ta możliwość ustawowa, która pozwala samorządom docenić nauczycieli i dodatkowe pieniądze im zapłacić. Pozdrawiamy mieszkańców Supraśla, ale chciałem zapytać o to, czy nie zabraknie nauczycieli z kolei. Wiadomo, że brakuje często nauczycieli do nauki zawodu. To jest troszkę stawia pod znakiem zapytania tę jakby drugą część reformy w postaci uratowania, przywrócenia szkół branżowych właśnie, ale czy nie brakuje innych nauczycieli innych specjalności? Już spróbuję o tym powiedzieć. Warto, żebyście Państwo też jakby zauważyli pewne skrajne poglądy na ten temat. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy była ta atmosfera przedstrajkowa, ZNP mówiło o tym, że reforma strukturalna, czyli wygaszanie gimnazjów i stopniowe przechodzenie przede wszystkim do 4-letniego liceum, bo to był nasz główny cel. Wydłużenie czasu nauki uczniów w szkołach średnich po to, aby nauczyciel miał więcej czasu, mógł pracować z tym samym uczniem i aby ostateczny efekt był zdecydowanie lepszy i aby ci uczniowie, którzy wybierają się na studia, byli do nich po prostu lepiej przygotowani. Dotąd ta edukacja ogólna kończyła się tak naprawdę na pierwszej klasie szkoły średniej, a potem był już raczej półtoraroczny kurs przygotowawczy do matury. Tak to w praktyce wyglądało. Mamy nadzieję, że za te 4 lata, kiedy pierwszy rocznik tego 4-letniego przywróconego liceum będzie kończył, pokażą wyraźnie, że poziom wiedzy i umiejętności uczniów jest zdecydowanie lepszy niż w tej chwili. Przeciętne oczywiście, bo dziś także jest dużo wybitnych jednostek. I wtedy tłumaczono nam, przynajmniej ZNP i cała opozycja, że reforma strukturalna doprowadzi do tego, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli straci pracę. Nawet padała liczba, z tego co pamiętam, w pewnym momencie 100 tysięcy, tak. Że w ogóle... Potem to stopniowo zmniejszano do 30 tysięcy. Okazało się, że reforma raczej przyniosła jeszcze wzrost zatrudnienia nauczycieli, bo pojawiły się dodatkowe etaty. Natomiast w części dużych miast rzeczywiście pojawia się problem, że do niektórych przedmiotów zaczyna brakować się nauczycieli, na przykład matematyki czy fizyki. To częściowo wynika z tego, że jest niewielu studentów na tych kierunkach, ale i także z tego, że tutaj w Warszawie na przykład te płace nauczycieli mogłyby być większe, aby zachęcać młodych ludzi do znalezienia zatrudnienia. Ale jak to wygląda w Warszawie? Tu pracuje około 30 tysięcy nauczycieli we wszystkich szkołach. Natomiast w bazie danych, którą prowadzi także i kuratorium, ale także na stronach miasta, w ubiegłym roku i w tym, na przełomie czerwca i lipca, brakowało około 1400 zgłoszeń, miejsc, gdzie brakowało nauczycieli. Często to były zgłoszenia na 2, 4 czy 6 godzin. Gdyby to przeliczyć na etaty, to brakowało około 1000 osób. I podobna skala była w roku ubiegłym i w poprzednich latach. To jest, jak widać, mniej więcej 1/30 tych nauczycieli, którzy pracują w szkołach. I nie zawsze jest tak, że musi być ten nauczyciel dodatkowy. Często jest tak, że to są nauczyciele, którzy biorą po prostu dodatkowe godziny i mogą dzięki temu więcej zarobić, ale i także uzupełnią te braki, które są w szkołach. My zauważamy ten problem, ale jeszcze raz podkreślę. W Warszawie czy innych dużych miastach poziom życia jest zdecydowanie inny niż w pozostałej części Polski. I dziś my nie jesteśmy w stanie dać podwyżek na takim poziomie, aby poziom ludzi mieszkających w Warszawie byli z tego już zadowoleni. Natomiast samorząd ma prawo, aby podnieść te wynagrodzenia wyżej. No i na koniec, ale to taka najbardziej gorąca ostatnio sprawa rekrutacji. Straszliwe tutaj mieliśmy temperaturę dyskusji, no bo nie wszyscy się dostaną do wymarzonych szkół. No tak chyba w życiu bywa, że nie wszyscy się dostają do wymarzonych, ale tak już poważnie, ilu się już dostało do tych szkół, a ilu się nie dostało, jak to wygląda? Dobrze pan o to pyta. My sprawdziliśmy także i w poprzednich latach. Sposób rekrutacji w tym roku jest taki sam, jak był rok temu, 2, 5 i tak dalej. Samorządy, które za to odpowiadają, prowadzą w tej chwili taki elektroniczny nabór uczniów i tam każdy z kandydatów do szkoły średniej może się zgłosić do kilku szkół, a w Warszawie w tym roku do nieograniczonej liczby. Podobny rekordzista zgłosił się do 197 chyba 7 szkół, tak przynajmniej wiceprezydent Warszawy o tym mówiła. I w każdej ze szkół mógł jeszcze zapisać się do kilku czy nawet kilkunastu klas, co oczywiście daje już setki zgłoszeń. To powodowało dużo zamieszania, plus do tego część mediów bardzo na atmosferę nakręcało. W tym roku po pierwszym etapie rekrutacji
w samej Warszawie do szkół wiadomo, że się dostało 93% uczniów. W skali całego kraju było to około 89%. W ubiegłym roku, żeby porównać, to około 86% uczniów dostało się do szkół po pierwszym etapie rekrutacji. W tym roku widać więc, że ten procent uczniów, którzy dostali się, jest zdecydowanie wyższy. A mimo to politycy opozycji, gazety niesprzyjające rządowi wieszczą jakiś wielki chaos i wielkie problemy i nakręcają emocje. Te emocje no, zawsze były. Gdy staramy się dostać do jakiejś wymarzonej pracy, na taki kierunek studiów, który nam odpowiada, czy właśnie do jakiejś szkoły średniej, którą sobie upatrzyliśmy, to oczywiście jest emocja, czy się dostaniemy, czy nie do tej wybranej placówki. Ale tak było zawsze, że tylko część dostawała się do szkół, które wybierała. Spokojnie w kolejnym etapie rekrutacji ci uczniowie znajdą swoje miejsca, bo miejsc wolnych w szkołach średnich jest zdecydowanie więcej niż tych, te kilka procent, które w pierwszym etapie rekrutacji jeszcze swojej szkoły nie ma. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej, był gościem dziennikarskiego Pokera w Telewizji Republika. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Po krótkiej przerwie zapraszam na rozmowę z senatorami Janem Filipem Libickim i Arturem Warzochą. Zapraszam serdecznie.